risen. Cześć, ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Risen. I na dobry początek wejdziemy tutaj, korzystając z tego, że Kaspar jest akurat odwrócony. I bo jeszcze tego pomieszczenia tutaj nie splądrowaliśmy, ale okazuje się, że nic użytecznego tutaj specjalnie nie ma. Więc od razu wyjdziemy. Może z nim pogadamy, zobaczymy, czy nie ma jakiegoś nowego tematu. Nie, jednak nie. Jeszcze sprawdźmy też Vitusa. I have proved myself to Dolmen. I have earned his trust. In times of battle, it is important to know whom one can trust. And I fear battle is what awaits us. Okej. Okay. Well. Na razie to by było na tyle. A teraz w takim razie eksplorujmy kolejne okolice. Zobaczmy, czy tutaj nie mogę z kimś pogadać. O, jest William. I don't think we've met. My name's William. Are you a volunteer? Yes, I am. Then we're fighting for the same cause. I take it you volunteered. Yes. There's something here worth fighting for. My parents had a farm on the island until those temples burst out of the ground. Now they have nothing. If it hadn't been for the warriors here, my parents would have lost their lives to those creatures. Instead, they're in Harbor Town. I swore to do anything I could against those creatures. Być może pamiętacie, że w mieście Harbor niejaka Tilda prosiła nas o pomoc w znalezieniu jej trzech synów. I właśnie William jest jednym z nich, więc powiemy mu o tym, że jego matka go szuka. Your mother, Tilda, has been asking for you. My mother? I hope she's all right. Yes, she's in Harbor Town. Good, that's where she should be. Thanks for letting me know. Okej. Okay. Musimy jeszcze dwóch synów znaleźć. Może jeszcze z Arikiem możemy pogadać, albo i nie. You need a staff, lad. Large wooden thing. Ring any bells? No niestety, na razie nie możemy, dopóki nie mamy kostura. Ja tylko jeszcze zerknę, bo pewnie jakiegoś kostura mam, ale zapewne muszę jakiś konkretny zdobyć. No, widzę, że nawet nie mam w tej chwili. No nic, trudno. Jest tu jeszcze ktoś? O, Kato. To z nim pogadamy. Well, if it isn't Babyface. Come to play with the adults, have you? I warn you, our grown-up games get rough. O, możemy go okraść. To spróbujmy w takim razie. Too risky. Aha, nie mam takiego poziomu pewnie kradzieży kieszonkowej, jak mnie mam. Gdzie to jest? Tak jest, tu są aż trzy poziomy. Tak więc jeszcze nie mogę wszystkich okradać. Muszę wykupić kolejne poziomy umiejętności. Zobaczmy, kto tutaj jest. Tu zwykły strażnik, z którym nie mogę już pogadać. Tutaj jest sam początek, tak? Tutaj już byłem. Jest i Kalip. W takim razie idziemy tędy. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj możemy zerknąć, co jest. Okej, okay, są jacyś ludzie. Look, another recruit, right? Me too. Tucker, recruit of the Inquisition. What a joke. The same people who chained me up now expect me to fight for them. You don't think we should fight? Against who? For what? If they're pulling us in for service, then the shit has really hit the fan. It's not like we've been given a choice. No. All we can do is prepare ourselves. 1 hour of training could mean the difference between life and death. To wszystko, co masz do powiedzenia? Najwyraźniej. To może Skordo. O proszę. No tak, przecież Skordo tutaj już przyszedł. Jak go wypędziliśmy z miasta. O dziwo nie przyszedł do bandytów. I hope you rot, like the rest of those fanatics. A, przepraszam, przecież on miał się oddać w ręce Inkwizycji. Tak też się stało. Dobra, tam nic chyba nie ma. Pewnie będziemy tutaj szli. Tutaj jest kowal, z którym możemy pewnie pogadać. He is someone who needs the protection of a good weapon. O, on mi da kostur zapewne. Ale też spróbujmy kradzieży. Have you got any decent weapons?
How about I take one of my weapons and beat you around the head with it? Then you can see how decent they are. Easy, Tiger. Dobra, teraz zerknę. Okej, czyli udało mi się ukraść, tak więc w ten sposób mogę kraść. Bodajże w poprzednim odcinku się zastanawiałem, czy rzeczywiście kradnę te rzeczy, ale najwyraźniej tak. Tylko mogę sobie zawsze wybrać, co mogę ukraść. What sort of weapons do you have? Injure things, kill things, cause damage to things, that sort of weapon. But nothing's free. But I'll trade if you can't pay with gold. What's a smith doing with wooden staffs? Not much call for anything else. Shame, really. Because blades are my speciality. I remember every sword I've ever touched. Doesn't matter if I forged it, repaired it, or just sharpened it. I ain't like that Oscar down at the Don's camp, messing around with jewelry. Good solid blade, that's what you need. Can you teach me how to be a smith? Long as you don't steal my customers. Go on then. Pin your ears back and listen up. Okej, u niego możemy się nauczyć umiejętności kowalstwa. What can you teach me? Tak jest. Kowalstwo poziom pierwszy. Możesz tworzyć miecze jednoręczne oraz prostą biżuterię. Ja raczej nie planuję uczyć się kowalstwa w tej grze. Zawsze wolałem gotowe bronie, które mogę kupić. Możecie mi napisać w komentarzach, czy opłaca się w ogóle to kowalstwo podnosić, ale ja raczej nie zamierzam. Dobra, powiedzmy mu, że potrzebny nam kostur. I need a staff. I'll check my stock. Got this. Oak. Good strong wood. Knock someone's teeth through the back of the skull. It'll serve as well as a blade. Well, most blades, if you train with it. And you don't go hitting the wrong people. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc możemy już pójść do Arika, ale tutaj jeszcze pogadamy chwilę. Can you get me any blanks for smithing? Do you see any round here? There's simply no demand for blades here in the monastery. I could make some, but you'd have to bring me some more. O, i może będziemy mogli sobie mu sprzedać rudę żelaza. I've got some iron ore for you. What do you need? Aha, rozumiem. To popytajmy go o poszczególne rzeczy. How much iron ore do I need for a blank? Depends on what you want to make. For a good one-handed sword, you'll need 8 lumps of iron ore. For a bastard sword, you'll need 10 lumps of iron ore. And 12 for a two-handed sword. Rozumiem. Czyli po prostu dając mu rudę żelaza, możemy zlecić zrobienie jakiegoś ostrza. Tylko ciekawe mnie, jakie to są statystyki. Dobra, nie będę tego robił na razie. Ale warto zapamiętać na przyszłość, że jest taka możliwość. Let's trade. Co ty tutaj masz? Szczypce złotnika, młotek. No cały czas się zastanawiam, czy brać te różne narzędzia. Nie wiem, czy one mi się przydadzą w ogóle. Co my tutaj mamy? To jest tutaj. Młot kowalski mam w tej chwili, tak? Wiecie co, ja mam tyle pieniędzy teraz, że w sumie mógłbym je kupić. Po prostu zastanawiam się, bo mogę zapewne gdzieś znaleźć takie rzeczy. No ale skoro mam tyle pieniędzy, a to kosztuje tylko 30 sztuk złota, to czemu nie zakupimy sobie te dwa narzędzia. Jest i włócznia, ale ja nie chcę jej. Dobra, dokonaj wymiany. O, możemy pokazać nóż kuchenny, może jakieś nowe wskazówki w sprawie morderstwa. Do you recognize this knife? Let me see it. It's got blood on it. Why are you showing me that? Just take a quick look. Yes, I've sharpened that blade. Certainly didn't have blood on it then. It's one of Harlock's kitchen knives. Are you sure? Of course I'm sure. A, tak, myślałem, że Harlock coś ukrywa. Zaraz do niego pójdziemy. A ja jeszcze chcę zobaczyć tylko, bo tutaj mam, o właśnie, sakwa Hemlara, pewnie tu są pieniądze. Tak jest, 25 sztuk. Torba na narzędzia, tego już nie użyję, bo to jest potrzebne do jednego z zadań w mieście. Dobra,
A proszę, gruda rudy żelaza, już 11 sztuk mam. Spróbujemy tu się zakraść może. Sprawdźmy, co jest w kredensie. O, jest nawet jakiś pierścień. Przyda się niewątpliwie do sprzedaży. Warsztat złotnika. Na razie to nie dla mnie. Ale jest też kufer żeglarza, więc tutaj pewnie też coś będzie ciekawego. Dobra, udało się otworzyć. I całkiem sporo złota, jak widzicie. 117 sztuk. Niewątpliwie się przyda. No i dobrze, w takim razie teraz pójdziemy... I'm watching you. Za późno się zorientowałeś, stary. Już cię okradłem. Tam jest jakieś jeszcze przejście, ale to później może. Najpierw pójdziemy do Harlocka, zobaczymy, co nam ma nam teraz do powiedzenia. Keep your hands where I can see them. O, jest Dalman. How are you doing? Any word on a replacement excrement relocation officer? I found you a new shit shoveler, if that's what you mean. I know, I've seen them. Thank you. I'd better go and check on the wine. Harlock has some top quality wine. I'd better taste it. Make sure it's not gone off. Why not try a few? Make doubly sure. Możemy kupić w dalszym ciągu butelkę wina. What can you teach me? Okej, on już mnie niczego nie może użyć poza zręcznością. Także nic nowego, się nie dowiedzieliśmy. I gadajmy z Harlockiem. Carlson knows this knife. So why you telling me? He knows it's one of yours. Then why did you need to ask me? Your knife is the weapon which killed Hemla, which makes you a suspect. Maybe someone stole it from me. Yeah. Maybe someone framed me. Did you think of that? Smart ass. I'm not listening. W dalszym ciągu, kurczę, się wypiera, co? Yes. Powiedzmy może o tym Kasparowi. Być może jest jakaś nowa kwestia. No, jednak nie. No nic, to w takim razie idziemy do Arika. I cóż, wykonamy trening, co? Jeśli już będę mógł właściwie. Tak właściwie jeszcze zerknę tylko do ekwipunku. Bo ten kostur nowicjusza jest dość słaby, tylko 16 punktów obrażeń obuchowych. Ja mam teraz 50 aż. Nie mam chyba nic lepszego. I chcę zobaczyć, czy możemy trochę oszukać grę i powalczyć właśnie glewią, którą posiadam. A wystarczy może, że mam w ekwipunku kostur. O właśnie, być może się uda. I've got a staff. So you have. But do you know what to do with it? You hit things? Simple answer. Difficult skill. Done right, this can turn a human body into an unrecognizable skin sack of broken bones. To start, you need to learn some moves from a few of our fighters. Tucker, William, and Kato. When they're satisfied with your progress, come back and see me. And I'll be keeping a close eye on you. Yes, Master Eric. Well then, off with you. And don't come back until you've learned the basics. No to pogadajmy w takim razie z kolejnymi i będziemy z nimi walczyć zapewne. Na początek Kato. I'm here because Master Eric sent me to train with you. Did he? Yes, that's why I'm here. Go and see Tucker and William. You can't beat them. No point trying me. Go on. Go and train with them. Rozumiem, czyli to zapewne jakiś najtrudniejszy przeciwnik. To w takim razie najpierw William może. You're supposed to train me. You'll do well here if you're stout-hearted. You can get strength training with Tucker, and I'll show you how to fight with a staff. I'm no master, but I know enough to give a good grounding in the basics. When Tucker's satisfied that you're strong enough, come to me to learn about technique. And then you have to face Kato. Watch out for Kato. He's the biggest asshole around. Kato's the best fighter. That's Master Eric. Kato's more of an ass. Don't let him muck you around. I need to improve my fighting technique. Not a problem, my friend.
Okej, czyli tu możemy poprawić zręczność i walkę kosturem. Na razie nawet nie możemy tego zrobić, bo nie mamy tyle punktów nauki. Czyli co? Muszę w takim razie pogadać z Tuckerem. Tylko gdzie on był, kurczę? Jeszcze niedawno go widziałem, a teraz już, kurczę, mi wyleciało z głowy trochę. To na pewno nie był on. Zobaczcie moje chwilowe zdezorientowanie. Mam nadzieję, że zaraz go znajdę. O, właśnie, to on. We're supposed to train. Life of glamour, this, isn't it? Right, this is what they taught me. To be good with a staff, you have to work on strength and technique. Build up your arms. Whenever you hit, you want to hit it hard. And once you've trained, we'll practice fighting. See if either of us are any good. Let's do some strength work. Good. The stronger you are, the stronger your blows will be. Hitting harder ends a fight quickly. More chance of us both surviving whatever they throw at us. No advantage in longer fights. Just more chance of you losing. When you're strong, you can finish anyone you're fighting faster. Easy. No, nic odkrywczego. How can I improve my fighting technique? I'm no expert. For me, muscles count the most. There has to be more to it than strength. Like they've trained a recruit up in much else. I'll show you what I know, though. And you can ask William. He's picked up more than I have. Are there rules in the arena? Pretty basic ones. The fight starts when we get in there. The fight lasts until someone's on the ground. You don't attack anyone on the ground. And it finishes when someone leaves. No dobrze, no to w takim razie potrenujmy, co? Ja raczej silniejszy stać się nie mogę teraz. I want to be stronger. No, teoretycznie mam jeszcze takie punkty nauki, ale już poziom mam dość wysoki siły, więc... Practice makes perfect. Więc na razie nie będę tego robić, a na razie potrenujmy. I could do with some fight practice. Yeah, I could do with some. And if you lose, we can fight again. We're all on the same side. Better we all are, better for all of us. No to w takim razie idziemy na arenę i sobie powalczymy w tym odcinku trochę, co? Fight me! Okej. Ciekawe, jak nam pójdzie. Powinno pójść dość łatwo, dlatego że mam dość silną broń. No tylko, żebym wreszcie trafił go, co? Na razie to nie do końca wychodzi. O, no przykro mi, stary. To musiało być dla ciebie bolesne. Zabierzmy mu kostur, czemu nie? Przyznam, że trochę oszukuję, ale cóż. Trzeba wykorzystywać takie słabości gry. You're looking good. I've taught you what I know. You should fight William. He'll teach you more about technique. Okej, to już idziemy do Williama. Walka była krótka, jak widzieliście. Jeden cios wystarczył, żeby go pokonać. Powoli się, kurczę, ściemnia. Wiecie co, ja się pójdę przespać szybko, dlatego że chcę, żebyście wszystko dobrze widzieli, a zdaję sobie sprawę, że kiedy zapada noc, to na YouTubie też gorzej wszystko widzicie automatycznie. Kurczę, ja spałem tutaj, czy... Zdaje się, że tutaj. A jednak nie. Dobra, czyli tutaj najwyraźniej. Tak? Tak. Nawet poznaję. Dobra, więc śpimy do południa w takim razie. I idziemy walczyć z Williamem szybko. Ale nie, tylko nie deszcz. Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz się prześpimy. Chcę, żeby było słonecznie, bo wtedy wszystko ładnie widzicie. O właśnie, tak jak teraz. Prawda, że od razu lepiej? Prawda. Ty nic nie masz nowego. Dobra, gdzie jest William? Jest i tutaj. I've worked on my strength. I think it's time for us to train. Well, you look like you've been doing your strength training with Tucker. So yes, I'm ready. No to walczmy. So, we fight. That's the next step. Idziemy znowu na arenę i zawalczymy z Williamem. Podejrzewam, że też nie będzie zbyt trudno.
A to dlatego, że gra tutaj jest zaprogramowana na ćwiczenie kostiumem nowicjusza, który jest dużo słabszy. Poza tym mam też sporo podwyższoną siłę. O, to będą dwa strzały dosłownie. I co teraz? Okej, jesteśmy z powrotem. Jak mogliście zauważyć, gra mi się niestety zawiesiła. No ale już jestem z powrotem na arenie z Williamem i z nim zawalczymy. Już mogliśmy zauważyć, że to będzie walka dosłownie na dwa uderzenia. No właśnie, najpierw pierwsze. Mam nadzieję, że teraz mi się gra znowu nie zawiesi. Okej. Tak więc po raz kolejny bardzo szybko się udało. Zbierzmy, co tutaj miał. Wstawaj i został nam tylko już ostatni. Czyli Kato. Thanks for the lesson. I will learn from this and train more. Dobra, to by było na tyle w tej chwili. Trzeba zapamiętać, że oni podwyższają mi poszczególne umiejętności. No i teraz zobaczmy, jak się sprawdzi Kato w pojedynku z nami. I finished training with Tucker and William. And it's time for a lesson from me, babyface. Let's see if you have the makings of a warrior. Let's fight. Już tutaj walczymy? Chyba tak. Dobra. Myślałem, że idziemy na arenę. Ale skoro chcesz tutaj... To będzie małe pośmiewisko, Kato, ale cóż. Tak, wiem, troszkę oszukuję, ale co mi tam? Nie zamierzam się tutaj powstrzymywać. O. Ach, już się pośpieszyłem, chciałem go pokonać od razu. Ojej, jej. Jeszcze jedno uderzenie, dobra. Udało się. Zobaczymy, co teraz powie. Trochę, kurczę, niepotrzebnie straciłem trochę życia, no ale cóż. You're better than I thought you'd be. Next time we fight, we'll be in the arena. Then it'll be different. No proszę, chce się ze mną jeszcze zmierzyć na arenie. No niech będzie. Tylko jeszcze najpierw chcę się napić wody, żeby zregenerować sobie życie. I zobaczymy. Ciekawe, czy teraz będzie jakiś w jakiś sposób lepszy. Czy to tylko takie przechwałki jego. Kurczę, strasznie długo zajmuje regenerowanie życia przy tej beczce z wodą. No ale już nie chciałem ruszać się znowu przespać. Się teraz zastanawiam, że to by było chyba szybsze jeszcze niż to, w jaki sposób to teraz robię. No, jeszcze raz. Już będziemy mieli energię do pełna. Okej, no to jestem gotów na kolejną walkę. I'm ready to face you in the arena. Then stop talking and start walking. Will you fight me in the arena or not? Looks like it, doesn't it? Mam nadzieję, że nie kryje tutaj jakiegoś podstępu, bo trochę to dziwnie się przedstawia, no ale zobaczymy. Nie, będzie bardzo łatwo. Okej, udało się. Już nie mamy go z czego okradać nawet. Wstawaj, wstawaj. Zobaczymy, co powiesz i w końcu będziemy mogli pójść do Arika, że się wykazaliśmy. Looks like your training's working. Looks like it. So have I passed? You've learned a few things. Is there anyone else for me to face? Or is this over? You're a combat-happy bastard, aren't you? Go and see Arik. He'll sort you out. I'm a bastard. What? You want me to kiss you and tell you you're a good fighter? You're a bastard. Skoro tak mówisz. Dobrze, w takim. Beating Kato is a big thing. You have come on a long way. I'm glad you did it. He needed taking down a peg. He's not the friendliest man I've met. Carefully doesn't bear a grudge. You think he's the sort? Kato's the sort who always wants revenge, but he won't tangle with you again. He'll leave that to someone stronger. Arik is my bet. What will Master Arik do? The easiest thing would be not to allow you to complete your basic training.
But Kato is Arik's friend, so he might even challenge you himself. In which case, I'll have to beat him. Arik's not an easy target. He's affable enough on the face of it, but he's able to take care of himself. Okej. Ale zobaczymy. Spróbuję. Myślę, że sobie poradzimy. Chociaż może nie doceniam Arika. W końcu ma całkiem niezłą zbroję, więc pewnie będzie odporny. Ale zobaczymy. What did you do to Kato? Fought him. You said to train. I said to train. I've never seen him look so battered. But a few victories against a few trainees won't make you a proper fighter. No. No. The time has come for you to face me. If you feel like getting some more training, now would be the time. Unless you want to make it easy for me to pull your liver through your nostrils. Dobra, możemy jeszcze wrócić trenować, ale jestem gotów. Spróbujmy. I'm ready. Are you? Let's hope your fighting is as confident as your tongue. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest się czego obawiać. Jestem strasznie ciekaw, czy rzeczywiście ta walka będzie tak trudna, na jaką się zapowiada. Czy to tylko fałszywy alarm. Zobaczmy, jak on walczy na sam początek. Nie, to nie będzie nic trudnego. Jeszcze jeśli w dodatku nie damy się uderzyć, to już w ogóle będzie prościzna. Ajajaj, skubany. Umie robić kontry. Ale przecież w razie czego mamy miksturki, tak więc nie będzie tak źle. Ajajaj. Dobra. No, skubany. Całkiem nieźle walczy, ale uda nam się mimo wszystko, myślę. No, jeszcze troszkę, kurczę. Już niewiele brakuje, naprawdę. Bardzo ładnie. No, to ładnie sobie poradziliśmy, co? Gdzieś ten miecz tutaj poleciał, ale nie wiem gdzie. Gdzie on jest, Boże? Widziałem, że gdzieś daleko poleciał, ale ja go tu nie widzę. No nic, chyba sobie nie weźmiemy. Does that make me the master now? Keep that up for 5 or 6 more years, and then, maybe, you did well. You're a natural with the staff. Thanks. As far as I'm concerned, you're ready for whatever this place tries to throw at you. Go and see Vitus, and good luck to you. Okej, no to w takim razie jeszcze na szybko pogadamy z Vitusem. Już nie będę szukać tej jego broni. Chociaż wiecie co, w sumie zobaczymy, bo może to być jakaś niezła broń. No ale jeśli tutaj nie znajdziemy, no to trudno. Widocznie gdzieś musiała już zniknąć. Bo dobrze wiedziałem, że gdzieś tutaj poleciała, ale z tego co widzę, to nie ma jej tutaj. Trudno. A Skordo tak patrzy. I hope you rot like the rest of those fanatics. Myślałem, że masz mi coś ciekawszego do powiedzenia. Dobra, idźmy do Vitusa. Zobaczymy, co nam teraz powie. The order will find you. My basic training is complete. A warrior's training is never complete. Do not forget that. However, you have shown discipline. It's now time to take your training further. Vince will allow you into the upper parts of the monastery. Go now and continue your training. Okay, a więc będziemy mogli wejść na wyższy poziom. Tell me about the other masters. You have already encountered Master Pallas. He received you at the gate. You will find the other masters in the upper part of the monastery. Illumar can teach you how to write scrolls. Cyrus deals with artifacts from the temple ruins. Ignatius the Wise you will find in the Holy Hall. Master Abrax, our alchemist, goes where he wishes. And all of them will train me. This is a place of learning. All the masters revere knowledge. No dobrze, czyli musimy poznać kolejnych mistrzów. To też będziemy robić w kolejnych odcinkach. A tymczasem się z wami żegnam. I jeśli materiał wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia.